po sobie muszę coś zostawić. No muszę. Ślad, czynnik jakiś, czy coś takiego. Inni wegetują. A ja po prostu, gdy chcę zostawić po sobie coś dobrego, czy to na zewnątrz, czy tutaj, lubię, jak to się mówi, czymś się zająć. Ja wolę się czymś zająć, wiem, że to jest trwałe, dotknąć, obejrzeć i tak dalej. Coś widać. Z początku malowałem, nie? To, co przeżywałem, wykładałem na płótno i jak to się mówi, tym się żyło, nie? Ale jak to się mówi, z czasem człowiek dorośleje, starszy się robi i tak dalej, nie? No i miałem dobrego nauczyciela, jak to się mówi, w Koronowie, gdzie rozpoczynałem wyrok, nie? I przekonał mnie do drzewa. To, co mam dać na płótno, żebym dawał w formie drzewa, w wyrobach i tak dalej. No i po wielu, jak to się mówi, tarapatach, wiadomo, że opornie to szło, ale przekonał mnie. No i przeszło już 20 parę lat, dłubię w drzewie i jakoś to wychodzi. Zaczęło się od właśnie tematyki papieskiej i no, w pewien sposób ta tematyka cały czas się przewija w tym, co piszę. Nawet ostatnią nagrodę sprzed 3 dni, co dostałem, była poświęcona papieżowi. Ujęły mnie słowa, które do dziś pamiętam. Człowiek w więzieniu nie przestaje być człowiekiem. I jakoś tak mnie to poruszyło. No i cały czas, nawet w korespondencji niekiedy, cytuję słowa papieża. Nie? Przed 2005 rokiem, gdy ktoś mi powiedział, że będę ja pisał, jeszcze tam drukował, że pojawię się gdzieś tam w gazetach, w książkach, to bym go popukał po głowie, odesłał do psychiatry. Nie? W życiu nawet mi się to nie marzyło i nie śniło. A no tak wyszło jakoś. W 2005 roku siedziałem wtedy w Płocku w więzieniu, no i chcąc dostać się bliżej biblioteki, żeby móc samodzielnie, bo tam trochę inna zasada była wypożyczania książek, zapisałem się do klubu literackiego. Oczywiście do biblioteki się nie dostałem, za to trafiłem akurat, konkurs był w Tarnowie, w Mościskach, poświęcony Janowi Pawłowi II, który zmarł. Namówił mnie wychowawca, żebym wziął udział. Później napisałem na następny konkurs w Sztumie, na konkurs w Bydgoszczy, też w Bydgoszczy poświęcony papieżowi. I jeszcze tego samego roku dostałem wyróżnienie z Tarnowa i 2 pierwsze nagrody, tu ze Sztumu i z Bydgoszczy. Tak, by nie umieć pływać i skoczyć do bieżącej wody, bez dna. Trzeba umieć machać rękoma i to ostro, żeby się utrzymać na powierzchni. To są same przeszkody. Nie dość, że koledzy patrzą jak na Bóg wie na co i tak dalej, nie? Można by na czubka, o. Na czubka, o. Czubek, znowuż tam, coś tworzy i tak dalej, nie? Taka jest reakcja. Ale znowuż co do niektórych jest, to przemawia. Mogę panu zaręczyć, że nikt się nie śmieje z tego, że piszę. No, może poza personelem na samym początku, bo pan jakieś wierszyki pisze, no tak mi powiedziano, nie? I ten z takim lekceważeniem. Natomiast w tej chwili już tego nie słyszę, w miarę przybywania tych nagród, tego wszystkiego. Natomiast, no, jeżeli chodzi o środowisko więzienne, to nikt się nie śmieje, bo wiadomo, no, jeżeli ja dobrze piszę, no to trzeba przyjść do mnie, bo list do dziewczyny napisać, no to przecież napiszę, nie? A bo bym żonie wysłał jakiś ładny wiersz, słuchaj, nie masz tam wiersza, no coś się znajdzie zawsze, nie? Ja nie mam pomocy, żadnej pomocy z zewnątrz, natomiast no, utrzymuję się ze swojego pisania, nie? Jeżeli chodzi o więzienie, tu temu wiersz zapłaci, temu list zapłaci, gdzieś tam dostanę nagrodę, sprzedam, no coś co tu kryć. I tak jakoś się żyje, nie?
Każdy wskazany, obojętnie za jaki wyrok, widzi przestępcę tego złego. Nie tam jakiegoś anioła, czy kurde, tylko to zło. Zło to wiadomo, kurde, wskazany to musi coś tam mieć na sumieniu. Że zawsze jest to zło. I mentalność tych przeciętnych, kurde, skazanych jest taka, że większość to odczuwa, że społeczeństwo jest przeciwko nim. Odczuwa to. I antyagresja jest taka, że nie mogą nic zrobić, sięgnąć czy tam uderzyć na zewnątrz, nie? No to okaleczają siebie. Wzorkami, niewzorkami, grupą nieformalną i tak dalej, agresją w stosunku do innych skazanych i tym podobnych spraw. Są, jak to się mówi, czynniki dobra i zła wszędzie. To nie ulega wątpliwości, czy na zewnątrz, czy tutaj, nie? Są zboczeńcy i na zewnątrz, i wewnątrz. To nie ulega wątpliwości. Taki jest świat. Na tym jest wszystko. Ale jeśli tu, w tej izolacji, człowiek nawet zły, najbardziej zły, czemu nam mszy płacze? Czemu jak jest Dzień Matki czy Boże Narodzenie, on łzy łyka do poduszki? Czemu? Jest proste wytłumaczenie. Iskierka nadziei w każdym istnieje, tylko trzeba ją złapać odpowiednio, ukształtować. Zdarzają się sytuacje, że ciężko mi się skoncentrować, nie? Zależy dużo od współosadzonego, zależy dużo od tego, gdzie się jest, nie? Różnie robię, albo przerywam pisanie, albo zakładam słuchawki z Discmanem na uszy i słucham muzyki, żeby nie słyszeć tego, co poza, a mogę myśleć o tym, co piszę, nie? Różni ludzie siedzą i różne zachowania są. Nieraz narkotyki robią swoje, mają jakiś tam śmiech do siebie, czy tam rozmowy głośne do siebie, czy śmiech do lustra, bo z takim trzeba, takie jak to w życiu, nie? Trafiają się osoby. No i jeżeli jestem zmuszony, że przebywam z taką osobą, no to niestety, no muszę ograniczyć trochę to, co robię, nie? Widzi pan, w mojej sytuacji była taka sprawa, że zgwałcono mi córkę, 6-letnią. Dostali po 3 lata. I to internacji, nie więzienia. Uznali ich głupich. To było za czasów komuny. 1984 rok. Stan wojenny i tak dalej. No to wiadomo, reakcja i tak dalej, nie? Wziąłem sprawy w swoje ręce i stało się, jak się stało. I tyle. Dostałem go do 25 lat i trudno. Ja pracowałem w agencji reklamowej. A z wykształcenia jestem, no w zasadzie mam dwa wyuczone zawody, bo mam i szkołę średnią krawiecką, i metalową. Któryś tam z rzędu w konkursie, gdy wziąłem udział, no i taka kustosz z Kwidzyna podeszła do mnie, wiadomo, że gratulacje złożyła i tak dalej, nie? I powiedziała mi w ten sposób. Panie Andrzeju, mówi pan, rzuć pan obrazy, nie rozpraszaj się pan w niczym, rób pan rzeźby, bo przedstawia pan tak idealne figury, że po prostu jak żywe. Siedź pan w tym, to daje panu wizję, a ja tak się na panią właśnie spojrzałem, mówię, no dobra, i tak w tym siedzę, i tak w tym siedzę, nie? A ona mówi, będę pamiętała to. I faktycznie, ile razy była na tych spotkaniach, na zamku, czy tutaj w Domu Kultury, czy tutaj, na miejscu przy wręczaniu nagród i tak dalej, nie? To zawsze mówi, pamiętam, dałeś słowo, mówi. Ostatnio czytałem Dalla 63, Stephena Kinga i Joyland. I też się przymierzam do Dr. Sen. No, jest to autor, którym częściowo jakby mógłbym się wzorować.
Natomiast staram się bardziej ten styl taki wypracować swój. Przeplatam w tych właśnie swoich opowiadaniach prawdę z fikcją literacką, czyli no, jakby realizuję możliwość bycia w sytuacjach takich, w jakich chciałem być, a z różnych względów mi się to nie udało, czyli jakby naprawiam tą przeszłość. Natomiast także idę w stronę przyszłości, bo człowiek, no, będąc tutaj, musi myśleć o przyszłości. Na dzień dzisiejszy mam coś koło 200 tytułów prasowych różnych, nie? Gdzie były moje utwory publikowane, czy opowiadanie, czy wiersz, nie? No, sporo książek, no, nie mam tylko swojej autorskiej książki, nie udało mi się jak dotąd. Nie wiem, w warszawskiej Chimerze tam może, bo tam jest taka opcja konkursowa, że wydają książki, nie? Zostały przyjęte moje opowiadania do konkursu i czekam, nie?